Spędzamy w pracy 1/3 naszego życia i bardzo często na pracę narzekamy, że atmosfera nie taka, że przełożeni, że zarabiamy nie tyle, ile byśmy chcieli. Ale także mówimy, że chrześcijanami jesteśmy ciągle i nieustannie 24 godziny na dobę, także w pracy. O tym w najnowszym numerze W drodze, o dawaniu swojego świadectwa, o uczciwym i sumiennym wykonywaniu swoich obowiązków. Fantastyczna rozmowa z Jackiem Masłowskim, psychoterapeutą, o mężczyznach w pracy i spełnieniu się jako mężczyzna w pracy, a także z Maciejem Ziębą, znanym dominikaninem, znawcą nauki społecznej Kościoła, o tym, czy trzeba płacić wszystkie podatki. Dlaczego taką wagę Pan Jezus przykłada do modlitwy wspólnej i mówi, że tam, gdzie dwóch lub trzech jest w imię Jego, tam On jest pośród nich? Dlaczego nie mówi, że powinniśmy się modlić oddzielnie, sami i każdy na swoich zasadach? Do czego potrzebna nam jest wspólnota na modlitwie? No właśnie, dlaczego? O tym także we wrześniowym numerze miesięcznika W drodze. Oprócz tego we W drodze o miłosierdziu w praktyce, czyli o dentyście, który zaraził swoją pasją innych i pojechał leczyć dzieciom zęby w Indiach, a także o braciach dominikanach, którzy pojechali uczyć angielskiego w ogarniętym wojną Iraku. Aż chce się żyć, bo to taka Ewangelia w praktyce. Bardzo potrzebujemy takich przykładów. Poczytajcie koniecznie.